Dzień dobry, Julia Przeździęk ze mną, Laluna Katarzyna. Witaj, Kasiu. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kasiu, nie wiem, czy to nie będzie twój pierwszy wywiad po twojej debiutańskiej walce? Myślę, że tak, no. Tak, jak się czujesz? Zresztą chyba gadałam wcześniej o tym, jak ja się czuję wyśmienicie, tak jak wyglądam. A w ogóle po samej walce, jak odczucia? Bo ja wiem, że ty już nie będziesz chciała nigdy zawalczyć. Czy to jest prawda? Błąd. Będziesz walczyć? Wręcz przeciwnie. Czyli jednak napędzili mnie. Czyli jednak nie. To było takie chwilowe zawahanie? Nie, ja nie chcę się wypowiadać na ten temat, czy zawalczę, czy nie zawalczę. Wszystko jest incognito. No ja widzę, Kasiu, że ty sporo w ogóle schudłaś, zrzuciłaś dużo kilogramów, więc podejrzewam, że trenujesz. Trenuję cały czas zapierdzielam. Moi przyjaciele, które się biją dzisiaj, Caimano, Dawid Ambro, przyjechałam kibicować. No, jestem w tym świecie, znaczy śledzę sobie tak troszkę, a tak to na spokojnie sobie żyję, nie? Słyszałam też ostatnio, że miałaś jakąś operację, czy już wszystko w porządku? Nie, no do operacji nie doszło. Dlaczego? Bo jestem w przygotowaniach i na razie operacji nie może być. Czyli jednak Kasia jest w przygotowaniach, już tutaj zdradziła. W przygotowaniach. Ale zdradź tylko, czy to będzie inna federacja, czy zostajesz w tej, co byłaś? Nic. Nie mówię. Nic kompletnie nie powiesz, nic nie powiesz? Mam jakieś inne pytania. Inne pytania. No dobrze, przyjechałaś tutaj dzisiaj z kim? Sama. No z całą ekipą. Dawid Ambro, Caimano wygrał w pięknym stylu. Dawidowi teraz kibicujemy. No ja będę komentować w cringe roomie. Będziesz komentować! A z Popkiem też będziesz? Myślę, że tak. A lubisz Popka? A ja lubię wszystkich, kocham ludzi. A powiedz mi w takim razie, jak twoje relacje z Sylwestrem? No uwielbiam go. Właśnie nie wiem, on gdzieś zniknął, nie? Z internetu. Tak, no tak się trochę wycofał. No. Coś tam ostatnio, kurczę, doszło mnie słuchy, że komentuje, że mnie już nie chcą. No to się pan myli, panie Wardęga. Jednak Katarzyna będzie. A powiedz, czy ty byś na przykład chciała rewanżu z Wiktorią, czy... Nie, Wiktoria jest zajebista dziewczyna, nigdy w życiu. To nie jest dziewczyna do bicia się. Ja z nią po walce pisałam, ja ją uwielbiam. Ona mi powiedziała, oni musieli obrać taką taktykę. Ja dostałam walkę, pod którą nie byłam przygotowana. Byłam przygotowana pod parter, 2 miesiące zapierdalam ostro pod parter. Dostałam dziewczynę uciekającą, leworęczną, wyższą o głowę. I tak się potoczyło, jak się potoczyło. I to miało tak być, bo to mnie jeszcze bardziej zmotywowało w życiu i tak dalej, nie? Zajebista dziewczyna, ale to nie jest dziewczyna, z którą bym się chciała bić kiedykolwiek. A jeżeli chodzi o twoją potencjalną walkę, ta, która miała się odbyć z Szeją, czy ty byś chciała ją stoczyć? Zobaczymy. To ja mam menadżera od tego, musicie jemu zadawać takie pytania. Tak, ale ja pytam ciebie o twoje odczucia. Czy czujesz niedosyt, że nie doszło? Odczucia są takie, że... No kurwa, nie będę mówić za dużo, no. Nie mogę na razie. No tak, ale czy czujesz po prostu, wiesz, sam nie doszedł tego? Ja się czuję zawsze zajebiście, no przecież widziałaś. Walka przewalczona, 3 rundy na charakterze z pękniętym nosem. 2 rundy były moje, 1 jej, dali jej wygraną. No dali, bo mam mordę, jaką mam, niewyparzoną. Powiedziałam, kurwa, jak się zachowali wobec mnie. I tak wyszło, no. A jeżeli chodzi o odwołanie, ty nie starałaś się... Nie, ja mam wyjebane. Powiem wam tak, ja się nauczyłam tutaj, że przegrana czy wygrana nie jest aż tak ważna, jak pokazanie charakteru. I pieniążki. Pieniążki. A powiedz mi, czy ty może trenujesz teraz ugniatanie arbuzów, żeby go rozmieść udami? Nie, nigdy nie trenowałam ugniatania arbuzów. Ja po prostu trenuję to, co trenuję, zawsze to, co trenowałam. Nie? A jeżeli chodzi o samą konferencję, bo na ostatniej już byłaś taka spokojniejsza. No, prosili mnie, żebym wyluzowała. No właśnie. I czy ty zamierzasz właśnie, tak wiesz, stonować? Nie, ja nie zamierzam nic. Ja jestem sobą. Ja zawsze byłam sobą, nigdy nie grałam. Jak wybuchłam, to byłam sobą. Jak byłam spokojna, byłam sobą. Ja potrafię do każdej sytuacji się zachować tak, jak się zachowuję. To nie wolałabyś na przykład wystąpić w jakimś programie reality show? No przecież ja jestem z telewizji. No ale to jest program, gdzie to nie jest chyba aż takie show. Które? No, Królowa życia. Jestem królową swojego życia. No tak, ale... Ale czy... to ludzie chcą oglądać. Ale czy tam jesteś sobą, czy ty tam grasz? Oczywiście, ja nie mam reżysera. No właśnie, no. Czyli jesteś sobą. No dokładnie. A nie chciałabyś, wiesz... Ale po co mam udawać? Nie, ja nie jestem jakimś kurwa chorągiewą, żeby udawać. A jeżeli chodzi o Stiflera, jaki masz z nim kontakt? Ja nie znam Stiflera. Fajny chłopak. Fajny chłopak? No, w porządku, no ja jak ludzi nie znam, to nie oceniam. Dopiero jak poznaję, to ocenię, nie? A jeżeli chodzi o chłopaka Szei... Mieliście, tak jest, no właśnie. Była tam nieprzyjemna sytuacja, jak mieliście face to face. I jakie wy teraz macie relacje? Żadnych, ja nawet nie wiem, czy oni istnieją. Bo on zmienił tak trochę content i nagrywa właśnie o ludziach w internecie, o tym, co się dzieje na co dzień, czyli nie zerkałaś, nie wiesz? Nie, ja nie śledzę internetu w ogóle. A jakby przychylił się w twoją stronę... To co? Każdy ma...
prawo mówić to, co mówić. Jak nie, mu coś, jest opcja, żebyście po prostu, wiesz... Ale ja przecież ja go uwielbiam. Jak ja go widzę, to zawsze mu rękę podaję, gadam z nim. Wszystko. Gimperek, jak się czujesz, co tam. To jest taki sklawę, nie? On lubi dominę, on lubi, jak tam go butami troszkę deptają. I sobie zostanie w tym swoim świecie. Nie? No. Dziękuję tobie bardzo, Luna. Dziękuję, pozdrawiam.